Przedstawiamy wywiad z panią Heleną Kurylczyk, jedną z pierwszych nauczycielek Kaliskiego Liceum, zmarłą w 2014 roku. Wywiad powstał na podstawie rozmów nagranych krótko przed śmiercią naszej bohaterki przez nauczycielkę naszego liceum, panią Joannę Mączkowską i syna pani Heleny Kurylczyk, Bogumiła Kurylczyka, umieszczonych na portalu poświęconym historii szkoły. Jak została pani nauczycielką Kaliskiej Szkoły? Wiedziałam, że Drawsko-Pomorski jest powiatem. Wiedziałam, że inspektorat musi być. I po prostu pomyślałam, że sobie zrobię wycieczkę do Drawska. I pojechałam do inspektora Pańca, który po rozmowie ze mną zorientował się, że ja skończyłam liceum pedagogiczne w Wilnie. I zaproponował Kalisz Pomorski. Więc zgodziłam się bardzo chętnie i z tym skierowaniem zgłosiłam się u dyrektora szkoły. Kiedy przyszłam do dyrektora, przyjął mnie bardzo grzecznie, zapytał o jakie przedmioty najbardziej lubię prowadzić. Więc przede wszystkim język polski, historię, biologię. I to wszystko objęłam. Kiedy pierwszy raz weszłam w szkole do pokoju nauczycielskiego, poznałam już pierwszych nauczycieli. Była pani Irena Sztabnik, była pana Mania Petrykowska, jakaś anglistka, taka młoda dziewczyna, która była bardzo krótko, parę miesięcy, potem zrezygnowała. No i była rodzina Bejów, Bej Andrzej i Bej Aniela, małżeństwo, państwo Bejowie. Potem pan Włodzimierz Sekała i następnie pani Jacyna Zofia, historię, a ja prowadziłam język polski. A warunki w szkole, jakie były wówczas? Warunki w szkole były bardzo trudne pierwsze. Przede wszystkim nie było potrzebnych przedmiotów. Ławki sprowadzaliśmy z wiejskich szkół, z Dębska, ze Starej Kurtynicy, z Suchowa. Prosiliśmy rodziców, którzy przywozili te ławki. Także trzeba było zacząć naukę normalnie, co było niezwykle trudne. Nie mieliśmy ani stojaków, ani map. Były trudności straszliwe. A ogrzewanie w zimie, ogrzewały piece kaflowe. Węgla brakowało. Dostaliśmy z inspektoratu tran i trzeba było, dzieci ustawialiśmy w kolejce, każdy wychowawca miał kolejki i obdzielał tranem te niedożywione dzieci, żeby wzmocnić organizm. Czyli takie warunki były i trudne, i wyzwania dla nauczycieli też, żeby uczyć w takiej szkole. Tak. A jak szkoła się, czy szkoła właściwie w tamtych czasach musiała też borykać się z ideologią? Trzeba było wychwalać Stalina, opowiadać, jaki on dobry, jak z sufitu rzuca cukierki dzieciom, całymi garściami. Ale dzieci ignorowały. Jednak były rodziny patriotyczne, które nie mogły znieść tego systemu. I takie trudności mieliśmy nauczyciele. Grono nauczycielskie przy każdym posiedzeniu postanowiało sobie walczyć w miarę możliwości. Ale ponieważ ksiądz nie miał pozwolenia wejścia do szkoły, więc religię objęłam ja. I prowadziłam przez półtora roku religię. Tym bardziej, że mieliśmy
orła białego w każdej klasie. A przed tym był, wisiał obraz Stalina. To też dosyć takie dziwne połączenie, że pani uczyła i języka rosyjskiego, i religii, prawda? Właśnie starsi uczniowie mnie nieraz zapytali, jak to można połączyć i religię, i język polski. Powiedziałam, że wszystko jest w swoim zakresie. Pani Helenko, a ile lat pani pracowała w szkole w Kaliszu Pomorskim? No, ja zaczęłam już od czerwca, maj, czerwiec 1946. I potem już miałam czwórkę własnych dzieci i w zdrowie nadwyrężone. W 52 roku odeszłam. Przeprowadzimy dzisiaj wywiad z panem Romanem Bykowskim, byłym dyrektorem Kaliskiego Liceum i założycielem drużyny żeglarskiej. Kiedy rozpoczął pan pracę w naszym liceum? Pracę w liceum rozpocząłem w 1964. Poprzednio pracowałem w Technikum Ekonomicznym w Złocieńcu. Co prawda proponowano mi rok wcześniej objęcie tutaj stanowiska, ale to się wiązało z przeprowadzką i z innymi problemami, także ostatecznie zdecydowałem się i objąłem w 1964 roku. Jakich przedmiotów uczył pan w naszym liceum? No, wówczas uczyłem wiadomości o Polsce i świecie współczesnym, coś było, i historii. W jakich latach był pan dyrektorem Kaliskiego Liceum? W jakich latach był pan dyrektorem Kaliskiego Liceum? A więc byłem dyrektorem, tak jak powiedziałem, w 1964 do lutego, chyba 15 lutego 1970 roku. Później przez około dwóch lat byłem nauczycielem w liceum. To moje przejście, jakie miałem z partią i zostałem po tych kłopotach różnych. To był rejs do Hamburga na zachodzie. I zostałem zrehabilitowany chyba w 1972 i powierzono mi stanowisko gminnego dyrektora szkół. Liceum również wchodziło w skład, ale nie było jeszcze zbiorczej szkoły. Kiedy w 1974 roku powstała zbiorcza szkoła gminna i młodzież mianowicie z tych szkół podstawowych Dębsko, Suchowo, Stara Korytnica, Stara Studnica, z tych wszystkich miejscowości do Kalisza przyszło to niesamowita ciasnota. I oddano nowy budynek tam, ale no, ciasnota, do późnego się lekcje odbywały. No i wówczas problem rozbudowy tej szkoły. I tą rozbudowę szkoły mianowicie trochę sobie przypisuję. Kurator mówił: Roman, pieniądze ci mogę załatwić, ale żadnego wykonawcy i żadnych materiałów, bo wówczas nie problem pieniędzy był, problem wykonawcy i materiałów. Dobrze, ja się podejmuję i dobre układy miałem. Nieżyjący pan Majewski, prezes GS-u, w ogóle bardzo, bardzo dużo ludzi i naprawdę tą szkołę systemem tą przybudówkę tutaj systemem gospodarczym wbudowano. No i w ten sposób sytuacja lokalowa się polepszyła i zajęcia nawet w piwnicach, tam izby lekcyjne, no w tej chwili mianowicie przepisy na pewno nie pozwalają na to, żeby w takich pomieszczeniach, chociaż to pełnowymiarowe klasy, ale to oświetlenie nie jest właściwe.
Wiemy, że pana pasją było żeglarstwo, że odwiedził pan wraz z młodzieżą wiele krajów, także Europy Zachodniej. Jak pan to zrobił? Kiedy zaproponowałem młodzieży i założyłem drużynę żeglarską, to było bardzo chętnych. Gdzieś w tych czasach, w pierwszych latach, gdzieś ponad 70 osób należało do drużyny żeglarskiej, dlatego że taka możliwość się zarysowała, że mogą coś innego robić. I pierwsza taka rzeczywiście już wielka wyprawa, to była wyprawa na Dunaj w 1973 roku na czterech łodziach żaglowych typu Omega. Omega, a więc ten sprzęt, te łodzie przerzucono do Bratysławy. Naszym celem było, żeby dopłynąć do Istambułu. To może mój pomysł był, Korabiewicz napisał kiedyś taką książkę Kajakiem do Indii i chcieliśmy do Istambułu. Ja z wielkim szacunkiem dla tej młodzieży do dzisiaj, kiedy wspominam, z którą i zaliczam to do moich takich szczęśliwych lat. Dzisiaj będziemy przeprowadzać wywiad z dyrektorem szkoły w latach 1995-2007, panią Anną Arcimowicz. W jakich latach była pani dyrektorem Kaliskiego Liceum? Rozpoczęłam pracę w 1995 roku. I na stanowisku dyrektora pracowałam do 2007, a więc prawie 12 lat. A czy wcześniej była pani nauczycielem w naszym liceum? Znaczy wcześniej była, istniała szkoła, która łączyła szkołę podstawową i liceum. Znajdowała się na Błoniach Kaszubskich. I w 1995 roku decyzją kuratora oświaty nastąpiło rozdzielenie szkół i ogłoszony został konkurs na dyrektorów obu placówek. No i w tym roku właśnie rozpoczęłam tutaj pracę. Dobrze. Jakie najważniejsze zmiany w sferze organizacyjnej czy edukacyjnej miały miejsce w szkole podczas pani kadencji? No myślę, że to jest bardzo trudne pytanie wbrew pozorom, bardzo długa odpowiedź, dlatego że był to taki okres wielkich zmian w oświacie. Teraz pewnie też je mamy, ale wtedy szczególnie dla nas, dla szkoły w Kaliszu, były to wielkie wydarzenia i pierwszym to było przeniesienie liceum tutaj do budynku na ulicy Wolności, gdzie zresztą wróciło po latach i organizacyjnie już to było duże wydarzenie, bo to był przewóz ławek, przewóz wyposażenia szkoły, którego tak naprawdę dużo nie było, ale trzeba było szkołę przygotować do zajęć lekcyjnych od 1 września. I wszyscy w tym uczestniczyli, i nauczyciele, i uczniowie. Przede wszystkim trzeba było zatrudnić nauczycieli, wielu nowych nauczycieli. Szkoła bardzo się rozrosła. Mieliśmy wielu uczniów, którzy przyjeżdżali do nas i z Drawna, i z Mirosławca. I chyba w takich najlepszym okresie szkoła obejmowała ponad 600 uczniów. Interesują klasy wojskowe, tak? Skąd się to wojsko wzięło? No to też była taka, jak wiele, ciekawa historia, bo mieliśmy możliwość gościć tutaj pana Bronisława Komorowskiego, który wówczas pełnił funkcję ministra obrony narodowej. I w takich kuluarowych rozmowach okazało się, że Ministerstwo Obrony wraz z Ministerstwem Edukacji Narodowej podjęli taki eksperyment, do którego zaproszono, nawet nie wiem według jakiego klucza, chyba 12 szkół z Polski. No i zapytałam, czy w takim razie my możemy być tą 13. I w tym roku, w którym eksperyment się zaczął, nie zdążyliśmy jakby wskoczyć w ten projekt, natomiast w kolejnym roku już tak. I mnóstwo wydarzeń, to życie szkolne zaczęło się bardzo szybko kręcić, bo te działania szkoły pociągnęły za sobą mnóstwo różnych takich fajnych sytuacji. Na przykład
byliśmy zapraszani na różne wydarzenia związane z służbą wojskową właściwie, czy z funkcjonowaniem tutaj Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych, do Bydgoszczy, gdzie znajdowała się siedziba Sztabu Wojsk Lądowych, do Poznania, do Babich Dołów. To były takie różne wydarzenia wojskowe. Natomiast dla nas ogromnym zaszczytem było to, że mogliśmy tam być udział i byliśmy tam zapraszani. 2001, wówczas na poligonie ćwiczyły wojska natowskie i w ramach swoich zadań miały również takie działania związane ze współpracą z mieszkańcami lokalnymi. I wykonywali pracę na rzecz społeczeństwa lokalnego. I po różnych negocjacjach z różnymi osobami, między innymi z dowódcą poligonu, z przedstawicielami sztabu generalnego, okazało się, że będą wykonywać w naszej szkole dach. No akurat nie było to przypadkowo, tak? Rozmawialiśmy na ten temat właśnie z wieloma osobami. Ten dach to był taką chyba najważniejszą, najbardziej bolącą sprawą w naszej szkole. I tak się stało. No było trochę emocji, dlatego że był to rok 2001 i kilka dni zanim oni wkroczyli tutaj na teren szkoły, rozpoczęły się wydarzenia właśnie wrześniowe, gdzie zaatakowano World Trade Center. Gdy Amerykanie zakończyli swoje prace, pożegnali się z nami. Jednocześnie, tak jak wspomniałam, przeżywaliśmy z nimi razem te wydarzenia z 2001 roku. I muszę wam powiedzieć, że wielu z nich tutaj przychodziło, dzieliło się z nami swoimi zmartwieniami. Wielu z nich miało rodziny w Nowym Jorku. I było to dla nas taką inspiracją czy pomysłem właśnie na nadanie imienia. Przy czym były wtedy trzy propozycje nadania imienia. Jednym z nich było to właśnie obecne. I zrobiliśmy głosowanie i mimo, że może imię szkoły jest takie trudne i długie, co w szczególności, gdy kiedyś pisało się świadectwa maturalne, słuchajcie, to był dopiero wyczyn, no to zostało wybrane.